Chwała Bogu. Miło widzieć zawodników, którzy wystartowali w tak trudnym biegu z zamiarem osiągnięcia zwycięstwa. To jest zawsze miło widzieć tam na tym stadionie biegowym, że jeszcze tu jesteśmy. Będziemy rozważać list do Efezjan, 4 rozdział, 10 do 24 wiersza. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Zwrócił uwagę na to napełnienie wszystko. On sobą wszystko. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznamy Syna Bożego do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalece od życia Boga Bożego przez nieświadomość, która jest w nich przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Więc możemy stwierdzić wszyscy jednomyślnie, że ta sprawa zaczęła się od kogoś doskonałego. Ona nie zaczęła się od jakiegoś lepszego od nas, ale od kogoś doskonałego. Tym kimś doskonałym jest Boży Syn i człowieczy Jezus Chrystus. I On chce napełniać każdą cząstkę swojego ciała, żeby każda cząstka Jego ciała mogła zwyciężać, mogła pokonywać wroga. Cokolwiek czynimy, w jakiejkolwiek bierzemy udział w sprawie, musimy mieć świadomość, że tutaj jest ktoś, kto wypróbowuje nas, czy nam na tym naprawdę zależy. Czy czytając Boże Słowo, zależy nam na tym, aby to Słowo w nas się wykonało. A więc On stawia różne przeciwności na naszej drodze i kombinuje, żebyśmy zwrócili się w tą stronę, którą On chce, abyśmy porzucili to, co powiedział Pan Jezus Chrystus. Po co On za nas umarł, co On chce osiągnąć, abyśmy już nie myśleli o tym, o czym myśli Chrystus, tylko byśmy myśleli o tym, co chce diabeł, abyśmy myśleli, abyśmy byli uwikłani w takie czy inne rzeczy, aby nie budowało się ciało Chrystusa Jezusa. I zwróćcie uwagę, że mu się to udaje. Dlaczego? Dlatego, że brakuje ludzi zawziętych. Naprawdę zawziętych. Jezus był zawzięty, żeby wygrać. I wygrał. On był zdecydowany wygrać. Czy ty jesteś zdecydowany wygrać? Czy życie chrześcijańskie jest dla ciebie, jakoś tam próbuje żyć? Słowo Boże mówi o zwycięzcach. Pierwszy, na którym stoi cały Kościół, skała, to jest zwycięzca. Ktoś, kto wypełnił całkowicie wolę swojego Ojca. Kolejni, którzy w to weszli, apostołowie, to byli takie ludki różnego rodzaju, ale kiedy Duch Chrystusowy ich zaczął napełniać, stali się zwycięzcami. Poprowadzili Kościół w zwycięstwie. Jezus poszedł do nieba, a oni dalej w zwycięstwie prowadzili Kościół. Położyli życie, byli zabijani za to, ale dalej Kościół się rozwijał i wzrastał i oni pobudzali kolejnych w Duchu Chrystusowym ludzi, którzy będą wiedzieli, po co stali się chrześcijanami. Nie tylko po to, żeby napełnić jakieś miejsce, ale wygrać, pokonać wroga. Pokonać wroga. A więc mamy prawdę Bożą, która mówi do mnie i do ciebie, co nam jest potrzebne
I jeśli, rozumiecie, apostoł Paweł stawia przed nami zwycięstwo, od Chrystusa zaczynając po całe ciało, a potem mówi, to więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują. A więc on mówi, usuńcie to wszystko, bo to będzie wam przeszkadzać brać udział w tym budowaniu się Kościoła, w tych świętych relacjach, w tej miłości wzajemnej, w szanowaniu się nawzajem, w uczciwym podchodzeniu do siebie nawzajem jako nowi ludzie. Musicie porzucić stary sposób myślenia i wyciągania wniosków. Diabeł bazuje na starym sposobie funkcjonowania naszego umysłu. Jeżeli my pozwolimy, żeby on układał nam sposób myślenia, to jesteśmy już zgubieni. My w Kościele zamiast budować robimy bałagan i myślimy, że mamy rację. To jest niesamowite, jak diabeł udaje się zwodzić wierzących ludzi, którzy myślą, że mają rację, a w sumie walczą z tym, co jest drogocenne, co wieczne i co prawdziwe jest. W różny sposób. Pan Jezus mówi, kto nie zbiera, już rozprasza. A więc diabeł próbuje, żeby człowiek nie brał udziału w tym zbieraniu, żeby nie zbierać wraz z Chrystusem, żeby nie budować z Chrystusem, żeby sobie, a to nie inni niech robią. Czy wyobrażasz sobie, żeby w twoim ciele pewne cząstki twojego ciała powiedziały, a niech to inne robią, a my sobie damy luz. No na przykład twój język postanowiłby sobie odpoczywać, a niech resztę cząstek ciała funkcjonuje, a język sobie będzie odpoczywał. Jeden dzień, drugi, no fajnie, leży sobie, odpoczywa, dobrze mu tam jest. A co zresztą się dzieje? No co zresztą się dzieje? Zaczyna cierpieć z tego powodu. A może z powodu ciebie cierpi reszta ciała? Pomyśl. Dlatego, że odpoczywa zamiast zwyciężać w Chrystusie. A więc miłość wzajemna pomaga, żeby zrozumieć, że biorę udział w czymś niesamowicie wielkim, chwalebnym. Wzrastamy, wrastamy w Chrystusa. Bierzemy udział w czymś, co jest wieczne, co jest pełne chwały Boga. I żeby tak mogło być, my musimy wiedzieć, że diabeł będzie na pewno nam chciał w tym przeszkodzić. 100%. A więc mamy być pełni zbroi i gotowi do walki o to, by nie dać mu szansy, żeby nam przeszkodził. Zwróciliście uwagę, ile pomysłów różnych się pojawiało, ile walki, zmagania, kombinacji, ustawień, zarzutów, złośliwych uwag. A czyż to wynikałoby z Chrystusa? To jest wszystko wynik dopuszczenia wroga do sposobu myślenia, do sposobu podejmowania decyzji. I teraz, żeby wygrać z wrogiem, to my musimy dać mu zdecydowany odpór. Musisz wiedzieć, na czym ci zależy, gdy stałeś się wierzącym człowiekiem, stałaś się wierzącą osobą. Czy zależy ci na tym, żeby Chrystus był uczczony, tak jak czytałem tutaj, żeby on był napełnić wszystko, żeby on mógł napełniać nas tym, kim on jest. To jest dla nas bardzo ważne. Zrozumcie. Toczy się walka o coś niesamowicie wspaniałego i żeby to wygrać, musimy być w pełni zaangażowani w to, co się dzieje. Rozumiecie, że w tym momencie przecież ręka nie sprzecza się z głową, kto tu rządzi, tylko służy według tego zamysłu, w jaki sposób w głowie dzieją się plany, zamysły i co zrobić, jak zrobić. Ręka jest gotowa i służy. Nogi służą. Wszystko służy zgodnie. Głową jest Chrystus, a my jesteśmy Jego ciałem. Służymy według tego, co On mówi, a więc wszyscy jesteśmy sługami jednej głowy. A Jego decyzje są, aby cząstki miały siebie nawzajem jednakie staranie, aby cząstki wszystkie były służebne. To jest bardzo ważne dla każdego z nas. I musimy to zrozumieć, że toczy się wojna o to, żeby tak nie było. Diabeł wszelkimi środkami, stosując je, używa starego umysłu. Dlatego Paweł mówi, nie możecie pozostać w starym sposobie myślenia. Musicie skończyć z tym, żebyście mogli usługiwać w tej prawdziwej sprawie zgodnie z tym, co chce Ojciec, zgodnie z wolą Ojca. Musicie umrzeć dla swego pomysłu, dla swego ja. Musicie wziąć swój krzyż, wypierając się siebie, pójść za Panem, aby go naśladować. Porządek jest potrzebny. Nawet czasami może się wydawać, że ten porządek może, gdyby go nie było, to łatwiej by się żyło. Ale porządek jest potrzebny po to, żeby się dłużej żyło.
Można żyć łatwiej i szybciej zginąć, albo żyć dłużej i dożyć do czasu, w którym człowiek będzie gotowy na to, żeby spotkać się z Panem. A więc porządek jest potrzebny w tym, aby być gotowymi, aby zmierzając w kierunku spotkania z Panem Jezusem, być gotowymi na Bożą współpracę. A więc wszystkie cząstki uczą się tego samego regulaminu codziennego. Regulamin codzienny jest jaki? Głowa przykazała, mamy się nawzajem miłować. Diabeł nie ma prawa wkroczyć tam, gdzie jest miłość wzajemna, bo nie ma jak wkroczyć, bo miłość wzajemna go wyprze. Tam, gdzie nie ma miłości wzajemnej, tam diabeł już ma miejsce i może psuć, może niweczyć, może przeszkadzać, może udręczać wręcz nawet, żeby nie dopuścić do chwały, nie dopuścić do świętego zadowolenia. A więc mamy sprawę załatwioną, tak? Głowa, skała, wszystko, co ma być w ciele, to jest Chrystus. Chrystus w nas, nadzieja chwały. A więc wszyscy bierzemy udział w jednej wspaniałej sprawie, którą czytamy w Biblii. Mamy czynić sobie nawzajem dobro. Dobro Chrystusowe i ma to nam sprawiać przyjemność. Mamy się wręcz nawet wyprzedzać w okazywaniu szacunku. A całkowity szacunek należy się głowie, Chrystusowi, a przez Niego Ojcu. A więc bierzemy udział w czymś zupełnie niepasującym do starego człowieka. Zupełnie. Dlatego mamy Chrystusa, który przygotowuje tych ludzi, którzy przyszli do Niego, stali się Jego apostołami, do takiego działania, żeby oni pociągnęli dalej tą sprawę w sposób zwycięski. I widzimy ich, jak oni idą, roznoszą woń Ewangelii, ludzie są napełniani Duchem Świętym. Sprawa Chrystusa posuwa się dalej. Słowo Boże siane dociera do kolejnych ludzi. Oni się zgromadzają, mają się nauczyć, jak żyć z Bogiem. Ale co diabeł robi? On nie próżnuje, posyła swoich, posyła różne książki, pozycje, internet, wszystko, żeby tylko człowiekowi zakłócić, żeby człowiek nie widział celu, w jakim został powołany, czy została powołana, żeby człowiek sobie pomyślał, a to ja mogę sobie żyć tak, czy tak, tamten to jest człowiek, który ma się tym zajmować, ja się tym nie muszę zajmować, ale jak czytasz Biblii? Wszyscy mamy sobie nawzajem usługiwać, tak, pieśnią, hymnem, proroctwem, objawieniem, wskazaniem, pouczeniem. Całe ciało musi działać, musi funkcjonować. Diabeł w tym przeszkadza i próbuje odebrać tą służebność twoją i moją, żeby nam zakłócić służebność, żebyśmy się stali ludźmi otępiałymi, ociężałymi, żeby ciężko było nas poruszyć do Bożych spraw, żebyśmy byli, a co ja będę robił, komuś innemu chwała będzie przypisana. Jak ja by to było dla mojej chwały, to ja bym to zrobił, ale komuś będzie chwała przypisana, nie robię tego, aż będzie czas dla mnie. To jest niechrześcijańskie, to nie jest Chrystusowe, to jest stary człowiek. To zawsze było, pamiętacie stary człowiek, jedni robili, a drudzy biegli, żeby chwałę zebrać. Oni zawsze mówili, myśmy zrobili, myśmy załatwili, a prawie ich w ogóle nie było przy tym. A ci, którzy tyrali, poszli, nie potrzebowali chwały w ogóle, bo nie tego szukali. I zawsze tak jest, że nie ci, którzy dużo mówią czy krzyczą, tylko zobacz, którzy naprawdę wykonują zadanie, którzy pracują, którzy czynią wolę Ojca pośród Bożego ludu. Ci są prawdziwie tymi, którzy zrozumieli, po co są powołani. Do czego są powołani. A więc jesteśmy powołani, by służyć. Teraz mamy tak. Kiedy Tymoteusz miał problem i Paweł do niego pisał list, napisał mu, nie dał nam Bóg ducha lękliwości, ale śmiałości, odwagi, miłości, wytrwałości. A więc mówi, wstawaj. Naszym zadaniem jest zwyciężać. No tak. Mąż chciałby mieć lepszą żonę i tłumaczy tej żonie coś tam i tłumaczy. Ale niech ona zrozumie, ona ma zwyciężać. Nie z mężem, z diabłem. Jak będzie walczyć z diabłem i zwyciężać i będzie Chrystus mógł w niej pracować, nie ma problemu. To samo z mężem. On nie ma walczyć z żoną, on ma walczyć z diabłem i zwyciężać. Jeżeli mąż i żona są dziećmi Boga, i zwyciężają, to w ich domu pojawia się zwycięstwo. Pokój Chrystusowy zaczyna napełniać ten dom.
Trzeba walczyć z diabłem i go wyprzeć. Diabeł zawsze będzie ci przeszkadzał i będzie mówił, ty się nie nadajesz, ty jesteś za głupi, za głupia. Albo będzie ci mówił, ty jesteś taki mądry, ty musisz koniecznie być z przodu czy cokolwiek. Zawsze będzie gadać coś, co nie mówi Chrystus. A więc mamy apostoła, który wie, o co chodzi i pisze tutaj bardzo wyraźnie. Aż wszystko ma to się dziać, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Teraz mamy tak, usuwamy ze zboru wszelką cielesność. Usuwamy starego człowieka. Każdy z nas zdejmuje starego człowieka, gdziekolwiek on jeszcze jest. Usuwasz go z siebie, usuwasz i odrzucasz go. Tak tutaj apostoł mówi, odrzuć go, usuń go. On nie ma prawa być w tej świętej sprawie, bo on ci będzie stale porażkę przynosić. I ty nie będziesz umieć się cieszyć chrześcijaństwem, bo on będzie stale ci przynosić jakieś tam dolegliwości, a to takie, a to inne. Usuńmy to wszystko. Pozwólmy, żeby słowo Chrystusa napełniało nas, abyśmy byli tacy, jak Pan chce. Abyśmy wygrali z diabłem i codziennie byli tacy, jak Pan chce. Czy jest to możliwe? No tak, no przecież po to przyszedł Jezus, aby tak było. Wszystko jest możliwe dla wierzącego, tylko często człowiek wierzący nie myśli o tym, bo diabeł już tak zamotał umysł, że człowiek nie myśli o chwale, o zwycięstwie, o Chrystusie wspaniałym. Patrząc na Chrystusa, sprawcę dokończyciela wiary, porzućcie ciężary i grzechy, biegnijcie za Nim, za zwycięzcą. Tak pisze apostoł. I co on sam robi? Biegnie za Nim i zwycięża. O mój, widzieliście moje życie. To nie było życie przegranego chrześcijanina. To było życie zwycięzcy. Wcześniej byłem przegranym, ale teraz już jestem zwycięzcą, bo nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus Jezus. A więc zwróćcie uwagę, mamy przywilej się uratować na tej ziemi, ale diabeł chce nam zabrać ten przywilej. Chce nam odebrać to zwycięstwo. Chce nas skłócić. To jest oskarżyciel braci, sióstr. On chce węsząc skłócić, postawić przeciwko, żeby ludzie byli sprzeciwni sobie, żeby pokazywali swoją niezależność, żeby demonstrowali, co mi zrobisz. Wiecie, gdyby Bóg był diabłem, to nie byłoby już żadnego człowieka na ziemi, wszyscy by zginęli, ale że Bóg jest miłością, daje szansę człowiekowi, kolejną szansę, kolejną. Mówi, zobacz, czytasz Biblię, przecież tu jest tak wyraźnie napisane. Nie potrzebuje ciebie do walki z bratem i siostrą. Potrzebuje ciebie do miłości wzajemnej, do troski wzajemnej, do szanowania się i budowania się, do świętych relacji ze sobą ciebie potrzebuje, mówi Pan Jezus. Zapłaciłem za ciebie najwyższą cenę, nie należysz już do siebie. Jesteś moją własnością, mówi Pan Jezus. Wszyscy o tym wiemy. Ale diabeł chce to podważyć i powiedzieć, nie, ty jesteś panem swojego życia czy panią. Ty decydujesz o swoim życiu. Ale ty powiedz, nie! Nie decyduje, to mój Pan decyduje, a mój Pan powiedział, że mam tak robić i koniec. I wtedy, kiedy się postawisz diabłu, naprawdę się postawisz. Kiedy weźmiesz to, co mówi Pan Jezus i zaczniesz w tym znajdywać swoją radość, to zobaczysz, jak szybko zacznie się twoja droga zwycięstwa. Tak jest napisane w Biblii. Zbliżcie się do Boga, a Bóg zbliży się do was i wtedy co diabeł? Ucieknie od was. Tylu się sprzysięgło przeciwko Pawłowi i go nie pokonali. Dlaczego? Bo stał na skale. On wiedział, po co on tu żyje. I na pewno nie było mu łatwo. Był człowiekiem jak my. Nie jest to przyjemnie słuchać, że jesteś diabłem, że ty nie wiesz, co mówisz, że są lepsi od ciebie nauczyciele, którzy wiedzą, jak się uratować. I przychodzili tam i różne rzeczy robili, rozbijali. On cierpiał, jego bili, jego kamienowali, a inni przychodzili i mówili, a Paweł to taki, on nie do końca rozumie wszystko. I do dzisiaj tak się dzieje. Jezus umarł za ciebie na krzyżu i za mnie, żebyśmy my przestali żyć, bo my cały czas będziemy przeszkadzać. Nasze ja będzie cały czas wadzić Bożej wspaniałej prawdzie. Chwale Chrystusa będzie przeszkadzać. To ono stale szuka dla siebie atrakcji, szuka dla siebie pochwały. Ono szuka dla siebie akceptacji. Ono szuka i drąży wszędzie. I wszędzie wypatruje i cały czas coś się nie tak dzieje. Ale kiedy umarłeś, to już kończy się to wszystko. Zaczęło się takie wspaniałe chrześcijańskie życie. Wiesz, po co tu jesteś.
Wiesz, po co jest każdy dzień. Po co kolejny dzień dał Ci Pan? Po to, żeby wygrać, żeby pokonać wroga. Kolejne takie miejsce z listu Hebrajczyków, 13 rozdział, od 7 wiersza. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, co zróbcie? Naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. A więc zobacz, możemy wiele dobra zrobić, gdy zaczniemy słuchać Jezusa. Wtedy odpoczywasz. Pamiętasz, co jest powiedziane? Już nie myśl o sobie jako o starym człowieku. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Zrób to! Zrób to! Po prostu rób to, co mówi Chrystus. To jest zadanie nasze. Diabeł wszelkimi środkami chce nas powstrzymać przed słowami Chrystusa. Jezus mówi, kto słucha, rozumie i zachowuje, ten wydaje owoc. Trzeba to przyjąć, złapać tą chwałę tych słów i zostać w tym, wygrać z diabłem, pozostając w prawdzie. I wtedy rozpoczyna zwycięskie życie, żeby pomagać innym. Nie nosisz wieści upadłości, nie chodzisz z jakimiś nastawieniami, chodzisz w wolności Chrystusowej. I wtedy możesz pomagać innym ludziom, bo stoisz już na skalę. Już nie ty, ale Chrystus w tobie jest zwycięzcą. To, co jest potrzebne, Paweł mówił, modlę się za wami wierzącymi. O co? Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, aby wkorzenieni, ugruntowani, zespoleni, poznali całą miłość i żeby cała pełnia Boga zamieszkała w was. Mamy prawo żyć Słowem Bożym, obowiązek żyć Słowem Bożym. Nasze ciało funkcjonuje na zasadzie prawa Bożego, czyż nie? Nasze zdrowie funkcjonuje na zasadzie prawa Bożego. Nasze wszystkie te części pracują według ustanowionego przez Boga prawa. Dlatego żyjemy. Bo gdyby się to prawo zakłóciło w nas, to albo będziemy chorzy, albo umrzemy. I to samo dzieje się z wierzącymi ludźmi. Jeżeli prawo Chrystusowe w nas rządzi, wtedy my się budujemy, wspieramy, jesteśmy wdzięczni, szczęśliwi, spotykamy się i mamy sobie wiele pięknych rzeczy do przekazania. Ale kiedy nie funkcjonuje, to jesteśmy upadli, jesteśmy zagubieni, strwożeni albo złośliwi, jakkolwiek. I wtedy przychodzimy i nie potrafimy się zbudować. Wszystko staje się potępieniem, oskarżeniem, zarzutami, złośliwościami, nie wiadomo czym po prostu. Dlatego tylko, że człowiek słucha, bo jest pewnym, że to usłyszy. Ale Jezus, nawet kiedy używa mocnych słów tylko po to, żeby otrzeźwić człowieka i żeby człowiek zrozumiał, nie tego się spodziewam po tobie, że ty będziesz walczyć w swój sposób. Spodziewam się, że będziesz walczyć dzięki mnie, że ja będę twoim wodzem. Ja będę tobie wydawać rozkazy. Każdy z nas może pięknie wygrywać każdą bitwę. Każdy z nas, nie ma znaczenia, kim byliśmy wcześniej. Wszystko na krzyżu zostało załatwione. To jest prawda. Diabeł pokonany został na krzyżu i tam Chrystus zdeptał mu łeb. To jest prawda. Możesz żyć pięknie i możesz wykonywać piękne zadanie. Nie jesteś przypadkowym tutaj gościem. Jesteś częścią Bożego planu, zamysłu. Po to przyciąga ciebie do siebie Chrystus, żeby wykonać to, co jest zgodne z wolą Ojca, by uczynić z ciebie żywą cząstkę swojego ciała, która wykonuje zadania. A to czytam, że Duch Święty napełnia każdą cząstkę tym, co jest potrzebne. Tam, gdzie została ona przeznaczona, umiejscowiona. A więc, żeby robić to, co jest dobre, trzeba usunąć to, co jest złe. I kiedy diabeł przychodzi do ciebie i mówi do ciebie, zobacz, jaką złą masz żonę, zobacz, jakiego złego masz męża, zobacz, jaki zły ten brat, jaka zła ta siostra, to go wypędź. To nie jego temat. Chrystus umarł za każdego z nas. Może być prawdą, że ten brat czy siostra żyje w zły sposób. Ale to nie diabeł będzie ci mówił, co ty masz z tym zrobić. Twoim wodzem jest Chrystus. Nie wolno przekazać przywództwa diabłu, bo diabeł cię zaprowadzi na manowce i będziesz walczyć przeciwko temu, co jest dobre, pożyteczne i będziesz myśleć, że wypełniasz jakieś dobre zadanie. Tak diabeł bierze ludzi, którzy stracili przywództwo Chrystusa. Ale możesz wrócić pod to przywództwo. Wystarczy, że przyznasz się Panu do popełnienia zła i On ci przebaczy, bo On jest wodzem miłosiernym, łaskawym.
nierychłym do gniewu i niechętnym, żeby zabijać swoich żołnierzy. Raczej okazuje cierpliwość i mówi, zobacz, po co ci to, o co walczysz? Czy to jest dobre, czy to jest pożyteczne, czy komuś to przyniosło coś dobrego? Czy przez to ktoś został zbudowany? Czy przez to Chrystus jest bardziej uwielbiony? Czy przez to ludzie chętnie chcą przyjść do tego zboru, żeby być razem, bo widzą tą miłość, pokój, radość i szczęście tych ludzi, którzy w tym zborze się spotykają? Bądź częścią rzeczywistego zwycięstwa. Aby ludzie mogli poznać, że Jezus tu był, to co musi być między nami? Miłość wzajemna, proste rzeczy. Ale żeby była miłość, to musisz wypędzić diabła. Usunąć go po prostu. On nie ma prawa ci mówić, co ty będziesz robić. On będzie gadać, ale ty nie będziesz go słuchać. Masz inne pragnienia. Masz inną potrzebę. Będziesz słuchać Jezusa, bo to jest dla ciebie wódz, to jest ktoś cenny, ktoś bohater. Jego chcesz naśladować, w nim chcesz mieć wszystko, co potrzebne. Kochasz go i cieszysz się nim. I nie będziesz słuchał tego przegranego diabła, który przegrał, który pójdzie do Gehenny. Będziesz się słuchać Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Człowieczego. To jest niesamowite zwycięstwo. Normalnie stoisz i wybierasz i mówisz, będę słuchać się Pana i koniec. A diabeł będzie próbował, a ty już wiesz. To nie jest mój temat. Moim tematem jest należeć do Pana. Ewangelia Jana, 17 rozdział. Zobaczcie, o co Pan Jezus się modlił, nasz wódz. Ja myślę, że ta modlitwa jest najważniejszą modlitwą, jakakolwiek była wypowiedziana tutaj na tej ziemi. I w tej modlitwie jest cały czas dla nas ratunek. I co tu ten Pan Jezus powiedział od 18 wiersza? Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Świętych, spłaconych, uwolnionych od długu. Jezus przyszedł czysty, święty. Taki był posłany i takich nas posłał. Spłacił długi, wszystko przebaczył, teraz idź. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno. Jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. Kiedy czytam Słowo Boże, mogę wiedzieć, w co będzie uderzał diabeł. Jestem już pewien, wiem, czytając to, o co się modli Jezus, że diabeł będzie chciał to naruszyć i spowodować, żeby ludzie w ten sposób nie żyli. Ale teraz ja nie jestem byle kim, jestem żołnierzem Chrystusa. On, wódz, pokazał mi, o co walczył i chce, żebym ja też o to walczył. Nie jestem byle kim, nie jestem jakimś przebierańcem, który wszedł na pole bitwy i nie jest w ogóle uzbrojony ani przygotowany do walki. Jestem żołnierzem Chrystusa. A żołnierz komu ma się podobać? Pisze jeden z wodzów naszych. Temu, który nas do armii powołał. A więc kiedy zdaję sobie sprawę, że jestem żołnierzem Chrystusa, to co to za żołnierz, który słucha rozkazów wrogów? No, głupi to żołnierz. Już wtedy Juda pisał, że wypierają się przywództwa Chrystusa i słuchają się już diabła i odwodzą ludzi od prawdy. A więc mamy wygrać, mamy pokonać wroga, mamy mieć to zadowolenie. Jestem żołnierzem, jestem kimś powołanym do wojny, do armii i mam o co walczyć. O to, żeby rozkazy Jezusa były zachowane. Chwała Bogu, jest o co walczyć. Ale to nie będzie mi brat, siostra przeszkadzać. To diabeł będzie chciał mnie odciągnąć od tych rozkazów. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Niesamowite. I dalej prosi, żebyśmy mogli być z nim. Walcz z wrogiem, bracie, siostro, nie walcz z ludźmi. Walcz o Bożą sprawę. Niech wszyscy znają ciebie, że ty jesteś żołnierz Chrystusa Jezusa. I ty masz rozkazy. I ty słuchasz się tych rozkazów. Nie daj się wciągnąć w prywatne bitwy cielesności. Tam jest diabeł.
Tam nic dobrego nie ma, jak tylko strata sił. Natrzepiesz i wyjdziesz może jeszcze z tego, ale bardzo przetrzepany. A po co? Trwaj w zwycięstwie, trwaj w tym, co dał ci Chrystus i bądź śmiałym żołnierzem. Walczysz w słusznej sprawie. Walczysz dla wieczności, a nie dla przemijania. Walczysz po to, żeby samemu dotrzeć do domu Ojca i innym pomóc dojść do domu Ojca. Zależy ci na tym, bo kochasz ludzi. Chcesz, żeby się uratowali. To jest bardzo ważne. Musiałbym wiele, wiele, wiele czytać, ale przeczytajmy jeszcze z pierwszego listu Jana. 5 rozdział od 3 wiersza. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. To co Jezus tam się modlił. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Boga? Ten zwycięża świat, to wierzy. Jeżeli On jest Synem Boga, to znaczy, że On ma prawo rządzić mną. To jest mój właściciel. Umiłowany właściciel, który gotowy był położyć za mnie życie, żebym nie żył już jak stary człowiek. Kocham życie Chrystusa. Kochaj życie Jezusa. To ci pomoże przejść przez te wszystkie wojny, walki i zmagania. I przejdziesz i wygrasz, bo Jezus jest ważniejszy. Wiele spotkasz na swojej drodze zmagania z diabłem. On będzie oficjalnie z tobą walczyć, bo on walczy z żołnierzami Chrystusa. Żeby oni nie stali w zwycięstwie, żeby oni się zagubili gdzieś tam. W tym, wracając do tego listu do Efezjan, tego 4 rozdziału, mam 17 wiersz, tutaj jest użyte, tak więc mówię i zaklinam na Pana, a w sumie to słowo znaczy świadczę, zaręczam, zapewniam was. To jest tak ważne. Zaręczam wam, że Pan chce od was tego, że Panu na tym zależy, że świadectwem Pana jest człowiek uwolniony od swojego starego, egoistycznego sposobu myślenia. Bohaterze wiary, bracie i siostro, jesteś powołany, by świętym życiem zaświadczyć, że twoim ojcem jest ten Ojciec w niebie, że miałeś kiedyś ojca diabła, czy miałaś ojca diabła, ale umarłaś na krzyżu dla jego ojcostwa, by rozpocząć nowe życie w zmartwychwstałym synu. Pilnuj tego! I nie pozwól, żeby diabeł ci to wykradł w żaden sposób. Bądź bohaterem, bądź człowiekiem zawziętym o to. Naprawdę zaweźmij się. Bądź świętym bohaterem, który zdecydował się. Nie ustąpię. Będę żył dzięki Jezusowi. Musisz to zrobić, bo cię diabeł będzie cały czas miękczył. Będzie ci gadać do twojego ja i będziesz go słuchać, bo cały czas będzie mówił zgodnie z twoją cielesnością. A i się zaweźmiesz, że Chrystus ma być uwielbiony, a nie to, że ja będę się nad sobą litował albo coś tam wykombinowywał. Pan Jezus jest uwielbiony i koniec. Musisz to zrobić, bo inaczej on będzie cały czas przeszkadzać i ty ulegać mu będziesz, mu ulegać. Nie zabije cię, bo wódz nie pozwoli jeszcze, ale będzie ci zabierze szczęście, radość, zwycięstwo, zadowolenie, budowanie. Wiele wspaniałych rzeczy, które można czynić. A może uda mu się i co wtedy? Zniszczy ciebie, może innych jeszcze zniszczy. Musisz być zdeterminowany, to jest bardzo ważne. Wiersz 18 mówi, mający przyćmiony umysł. Kto ma przyćmiony umysł? Ktoś, kto nie skończył z piciem tego, co ten świat podaje. Nie skończył ze starymi informacjami. I one powodują cały czas zakłócenie w umyśle. Już nie dla siebie żyjemy, dla Pana żyjemy, Pańscy jesteśmy. Niech to sprawia nam radość, zadowolenie. Do Pana należymy. I wiele takich miejsc jest, gdzie diabeł zaśmiecił umysł ludziom. Zaciemnił ten umysł różnymi myślami, aby nie świeciła im chwała Chrystusa.
żeby Ewangelia nie była dla nich czymś radosnym. Zobacz, jaka wojna się toczy. Czas końca się zbliża. Diabeł szaleje, wie, że czasu ma niewiele. Zakłóca pracę ludziom wierzącym, jak tylko potrafi. Jemu zależy, żeby cię zniszczyć. A tobie musi zależeć, żeby wygrać. Twoja zawziętość musi być silniejsza od jego zawziętości, bo twoja zawziętość, jeżeli tak to nazwę, wzięta jest z zawziętości twojego wodza. On tak walczył o ciebie. Gotów był znieść wszystko. Nawet rozstanie z ojcem, żeby tylko ciebie i mnie uratować. I on tą swoją zawziętość o tą dobrą sprawę przelewa na swoich żołnierzy. Aby oni z tą zawziętością jego poszli w bój. Żeby to nie byli mięczaki, którzy się chwieją przy byle czym. Ale by byli to święci, zdeterminowani żołnierze, którzy pozostają na polu bitwy i wygrywają. Słuchają się jednego wodza tylko, Jezusa Chrystusa. Jemu cześć oddają, przed nim kolana skłaniają. Nie daj sobie zamącić umysłu bzdurami, myślami diabła. To zawsze jest zmącone. On nie ma czystych myśli. Jego myśli zawsze są zmącone. Zawsze co w nich są nastawienia. Bądź myśli czystej, chrystusowej. Wygraj tę bitwę. Jest szansa, jest możliwość, tylko trzeba skierować się w kierunku Chrystusa. Później, mając umysł przytępiony, znowuż pisze apostoł Paweł, oddali się tam różnym rzeczom. A więc znowuż pozwolili się pociągnąć wrogowi w jakieś złe rzeczy. Rzeczy niepotrzebne. Rzeczy szkodliwe. A więc usuńmy stare rzeczy. Mamy wspaniałą możliwość wygrania bitwy i dostania się do wieczności z Bogiem. Paweł mówi, odnówcie się w duchu umysłu swego, bo dajcie się odnowić w duchu myśli waszej, aby myśli Chrystusa docierały. Żebyśmy, czytając Biblię, mogli mówić, Panie, to dla mnie, to dla mnie. Uniżenie, pokora, to dla mnie. Służba, to dla mnie, Panie. Niesienie pomocy, to dla mnie, Panie. Niesamowite, chwała Bogu. Dziękuję Ci, że nie muszę żyć dla swojego ja. Mogę żyć dla Ciebie, Panie. Mogę żyć dzięki Tobie, Jezu. Chwal Pana. Ciesz się Jezusem. To jest konieczne, żeby wygrać z diabłem. I tutaj Paweł, jakby kończąc to, co na dzisiaj, ten 24 wiersz, bo on i dalej później pisze, obleczcie się w nowego człowieka. Ten nowy człowiek to Chrystus Jezus. Przeobleczeni w Chrystusa. Żyjmy dla Jego chwały. Jesteśmy jednakowo spłaceni. Nie walczmy z sobą. Nie walczmy. Czyńmy dobro. Kto nie zbiera, już rozprasza. Kto się zatrzymuje, ten się cofa. Nie daj się zatrzymać. Nie daj się skierować do czegoś złego. Wytrwaj i walcz. Walcz, bo jest warto. Warto nieść to, co dobre. Warto nieść światło. Warto jest zwycięstwo nieść i rozgłaszać zwycięstwo, żeby inni powstali i wiedzieli, o co walczyć. Aby Jezus był uwielbiony w nas i kiedy wróci, żeby jak najwięcej ludzi mogło być uratowanych. Amen. Amen.